Hejka poddani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym niesamowitym kanale. I w dzisiejszym materiale włamiemy się na konto Masona i zmienimy jego paskudną postać na mnie, czyli na szyk mody, kochani, szyk mody. Jednak zanim przejdziemy do tego materiału, pozdrowienia oczywiście należą się subskrybentom. Chyba tak wypowiedział Mason, nie wiem szczerze. A tymi subskrybentami są Anitka HRT, Matylda, Madix, Mix, Max, Minx, Monks oraz Lutzpet. A jeżeli to właśnie ty chcesz powiedzieć się właśnie na tej liście, to możesz zostawić subskrypcję tam na dole. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo milutko. Chciałbym również bardzo podziękować moim wspierającym, którymi są Maja Babula, Pablo Escobar, Sagi, Pomarańczowa Pomarańczka, Olivia Drobik, Żuczel, Michał Neke, Carmela Cabanos, Simse and SSO, Klara Śliwiak, Gejkaćce od YouTube'a, Pingwinek Marta, Hista Crew, Blind Mall oraz Izabela. Z całego serduszka wam, moi kochani, dziękuję. Nie zapomnijcie o zostawieniu oczywiście łapeczki pod tym filmem, a w chwili obecnej bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego naprawdę piękno-różowego filmu. Jestem na tym koncie Masona i wam szczerze powiem, że już na pierwszy rzut oka widzę, że nie wiem, ma jakąś niebieską istotę. To chyba jest koń, nie wiem szczerze, bo ja w ogóle się nie znam na takich rzeczach. Naprawdę niebieski koń to już jest wielkie sprzeciwienie wobec mnie, bo niebieski to oczywiście przeciwieństwo różowego, czyli wydaje mi się jedynego koloru w palecie kolorów. Więc moi kochani, w dniu dzisiejszym zamieniamy paskudne konto w moje, czyli w piękne, różowe Barbie konto w Star Stable, więc okej. Ma też jakiegoś kuraka, nie wiem o co chodzi, dobra, nieważne. Więc jak się w ogóle obsługuje tą grę, też nie wiem, ale okej. Jedziemy oczywiście do stajni i tam będzie się działa cała akcja. Na początku ściągniemy oczywiście tą maskę zapchloną, więc złaź, bo jesteś okropna. I dobrze, tutaj chyba jest jakiś fryzjer, kochani, więc nie wiem, a w ogóle czy ten Mason jest jakiś bogaty? Owszem jest, więc możemy poszaleć oczywiście. Wydamy wszystkie pieniądze, jakie oczywiście posiada. I już widzimy tutaj jakiś paskudny makijaż ma, ble. W ogóle okropny, więc coś takiego by mi się przydało. Coś takiego byłoby odpowiednie. No, byłoby bardzo, bardzo podobne do mojej aktualnej fryzury oczywiście. Ogólnie jak będę teraz sobie jechał właśnie do Jodowego Gaju, to możecie się pochwalić w komentarzach, czy już oglądaliście właśnie Barbie, czy jeszcze nie. Poddani, udało mi się właśnie ogarnąć tutaj jakieś pieniądze w tej grze, nie wiem co to ogólnie jest, ale mamy ich 5519, więc możemy oczywiście poszaleć u naszej makijażystko-fryzjerki. No dzień dobry, wróciliśmy tu i chcemy właśnie te włoski? Chyba tak. Nie no, te w ogóle nie są odpowiednie. Okej, kupujemy tą fryzurę, kochani, wyposaż teraz, no wyglądamy już cudownie, kochani, już mi się to podoba, więc wchodzimy na tego na naszego konia niebieskiego. No wam powiem, nie ma żadnego różowego i to już mnie bardzo, bardzo zasmuca, naprawdę, ale chyba weźmiemy tutaj tego konia jednorożca, bo wiecie. Koń jednorożec, jeszcze biały, no niech będzie, może być. Już tutaj ogarnęliśmy i teraz tak trzeba będzie zrobić jakiś fajny outfit temu Masonowi, bo on w ogóle nie zna się na aktualnej modzie, wszystko musi być różowe oczywiście. Wejdźmy do jego tutaj profesjonalnej makijażystki, sprawdźmy co on tutaj posiada. Czy jest coś różowego? Wbrew modzie! Nie, musi być jakiś makijaż, wiecie. Musimy wyglądać stylowo. Szkoda, że ten Mason w ogóle nie ma tutaj w tej stajni jakiejś garderoby, ale mamy również jakąś szafę, więc możemy z niej właśnie skorzystać, więc okej, co my tutaj mamy. Oczywiście wszystkie rzeczy muszą być pięknie różowiutkie, bo to jest jedyny prawilny kolor w palecie kolorów, więc coś różowego, o coś takiego, taki garnitur, no prześliczny wam powiem. Mamy tutaj kolejną stronę ubrań, albo to byłoby jeszcze bardziej boskie, więc zakładamy. Teraz jakieś buty, kochani, o kapelusze, oczywiście musi to być jakiś piękny różowy kapelusz, albo taki, albo, nie, albo ten. Ale nie, Barbie się tak nie ubiera, kochani. Nie, to nie ten styl. Musi być piękny, różowy kapelutek. Nie, te białe chyba będą najlepsze z tego wszystkiego, co on tutaj posiada, bo naprawdę ten Mason w ogóle nie wiem, co on za zakupy robi, ale to wszystko jest wbrew modzie, wbrew trendom. No, ja wiem, kochani, poddani, że wy na pewno ubieracie się tylko i wyłącznie na różowo. Tam na pewno idziecie z trendami. Okulary oczywiście różowe, takie, żeby wyglądać przecudownie. Nie ma całych różowych butów, no po prostu wyjdę z siebie i stanę obok zaraz, naprawdę. Proszę mi tutaj dać ubrania różowe, piękne buciory. O, takie. Takie byłyby cudowne, więc ja już je, moi kochani, zakupuję, bo są piękne i cudowne. O, no i wyglądam już bosko, kochani, no patrzcie na to, szyk mody i elegancja. Naprawdę, teraz w końcu to konto uzyskało jakąkolwiek tutaj modę, jakąkolwiek, żeby jakkolwiek tutaj wyglądać. Więc chodź tutaj nasz piękny jednorożcu na tą piękną przemianę w piękną różową Barbie. Czy Mason tutaj ma jakiśkolwiek sprzęt piękny, różowy dla naszego konia?
Oj, siodo, tutaj nie widzę jakiegoś ładnego, no chyba, że taki, ale to nie do końca jest kolor barbiowy, oczywiście. Więc no nie wiem, nie wiem. Mamy tutaj również jakieś, o, o głowie, bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładne. O, taki czaprak, taki, o taki nam właśnie tutaj chodzi. Taki jest boski po prostu. Kokardki różowe. I czy my teraz już wyglądamy jak profesjonalna Barbie? Oczywiście. No i teraz w końcu możemy wyjść z tej stajni i pochwalić się naszym paparazzi, którzy zaraz stoją się w kolejce po autografy. Ja nie wierzę, patrzcie, nawet niebo się zmieniło na różowe. Teraz będziemy właśnie jechali na tym koniu, aby dojechać do jakiegoś profesjonalnego miasta samych osobistości, żeby wszyscy nas rozpoznali i prosili o autograf, więc nie wiem, może pojadę do jakiegoś Murdaland. Tam na pewno przebywają same osobistości, więc szybciutko tam pojadę na tym koniu. To na pewno są moi paparazzi. Dzień dobry, proszę mnie rozpoznać. Oto ja, Barbie. Barbie, Barbie, oto ja. Halo, halo, zwracajcie na mnie uwagę! No witam was poddani, mam nadzieję, że w końcu jakieś paparazzi mnie tutaj nakryje. Czy ktoś w ogóle w tej grze wie, kim ja jestem, jaką osobistością? Hello, hello, oto ja, Barbie. No jedna tutaj, która przynajmniej potrafi się przywitać z osobistością. O, panna Loretta tutaj też również, patrzcie jak wygląda pięknie, no naprawdę. No, bestie jesteśmy, Loretta również jest osobistością, to jest moja osobista asystentka Barbie, więc muszę sobie z nią zrobić oczywiście foteczkę. Ej, tutaj są jacyś ludzie, tutaj ona jest aktywna, Jana, przywitaj się ze mną. Patrzcie, będziemy tutaj, o, czy Jana tutaj się zatrzymała? Jana, rozpoznajesz nas? O, odpisała, matko, jest jakaś aktywna osóbka, nie wierzę. Oczywiście, że tak. Każdy normalny człowiek chciałby go i to bardzo, więc mam nadzieję. Ja, no nie, no cudownie. Chcą ode mnie autograf widzowie, świetnie. Wysyłam wam autograf, kochani. Teraz jedziemy na przeszukiwania innych właśnie tutaj ludzi, żeby mnie rozpoznali w innym oczywiście tutaj mieście. Wyjeżdżamy z tego Murdaland i jedziemy teraz do jakiejś farmy Steve'ka. Więc jedziemy na farmę Steve'ka. O, Aria jest tutaj jakaś aktywna, więc Aria, zatrzymaj się. Aria, tutaj dla ciebie osobistość jedzie. Princess, może ty, bo masz bardzo, bardzo ładne imię. Takie imiona są prześliczne, więc hello. Jak princes możesz nie wiedzieć, kim ja jestem? O, tutaj przyjechała chyba Clemens PR-ka, nie wiem. Znam ją skądś, więc zobaczmy, czy to właśnie ta osóbka tutaj mnie rozpozna. Clemens PR-ka, nie uciekaj. Nie uciekaj ode mnie. Clemens PR-ka. Clemens PR-ka, zatrzymaj się. Osobistość za tobą jedzie. Nie zatrzymała się. To jest wbrew modzie! Nikt nie chce ode mnie autografu. O matko, Lucja, teraz muszę wyjść z ciała Barbie i wam powiedzieć, że naprawdę jest mi mega, mega miło. Lucja Safir Thunder, pozdrowienia dla ciebie na filmie. Barbie jest zmęczona, trzeba się położyć i odpocząć. Paparazzi były naprawdę bardzo ciężkie, więc no. Ja sobie tutaj odpocznę i jak się zastanowię właśnie, co mam dalej zrobić, to spotkamy się właśnie dalej w Murdaland. Lilian zgadła, nie wierzę, to się stało na wizji, kochani! Wow! Brawo Lilian, pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. No brawo Lilian, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, w końcu. Więc moi kochani, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał i był troszeczkę nawet śmieszny, bo w sumie mam do zmontowania 40 minut nagrania, więc ja nie wiem, co ja z tego wszystkiego zrobię. Życzę wam cudownego, różowego dnia. A i oczywiście poddanie, jeżeli chcecie otrzymać autograf ode mnie, czyli od Barbie, to oczywiście piszcie komentarze o treści uwielbiam Barbie, a przypnę wam serduszko, a przy okazji właśnie wyślę wam mój autograf, więc piszcie komentarze, bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć!